Oblubieniec Boga Rodzicy. Jeśli największym wyrazem miłości ojca wobec dzieci jest szacunek wobec ich matki, to przeczyste serce świętego Józefa jest tego najlepszym wzorem. Pokochał Maryję miłością oblubieńczą. Chciał założyć z nią rodzinę. Kiedy okazało się, że Maryja jest brzemienna, postanowił ocalić jej życie i oddalić ją potajemnie, biorąc na siebie winę i narażając się na zniewagi otoczenia. Prawdziwą miłość oblubieńca do oblubienicy mierzy się nie na podstawie emocjonalnej czułości, ale zdolnością do poświęcenia. Módlmy się za wstawiennictwem przeczystego serca Józefa o umiejętność stawania się darem z siebie dla tych, których kochamy i tych, których kochamy wciąż za mało. Jezus narodził się bez Ojca na ziemi. To wielka tajemnica naszej wiary. Jednak Ojciec Niebieski zechciał, aby Jego Syn wychował się nie tylko z Maryją, lecz również w cieniu Ojca, w cieniu świętego Józefa. Choć wybrał On tę samą kobietę, co Bóg, musiał się jednak Maryją z Bogiem podzielić. Wiedział, że wybrał kobietę wyjątkową, ale uwierzył Bogu, że ma ona również wyjątkową misję. Serce Józefa uczy nas, że prawdziwie wielki człowiek, nie umniejszając samego siebie, sprawia, że ktoś inny czuje się ważny. Taka pokora wymaga jednak pewności siebie, ponieważ wolą służenia innym nie jest usuwaniem się w cień z powodu braku bezpieczeństwa, lecz podejmowanie decyzji z czystej miłości. Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. W tych słowach zawiera się moment centralny biblijnej prawdy o świętym Józefie. Maryja, chociaż była już zaślubiona Józefowi, pozostanie dziewicą, ponieważ dziecię, które poczęło się w niej od chwili zwiastowania, zostało poczęte za sprawą Ducha Świętego. Wszyscy mogą znaleźć w świętym Józefie mężu, który przechodzi niezauważony, człowieku codziennej obecności, dyskretnej i ukrytej, orędownika, pomocnika i przewodnika w chwilach trudnych. Święty Józef przypomina nam, że ci wszyscy, którzy są pozornie ukryci lub na drugiej linii, mają wyjątkowy, czynny udział w historii zbawienia. Im wszystkim należy się słowo uznania i wdzięczności.